Witajcie moi widzowie z tej strony RT. Witam Was w trzecim odcinku na moim kanale. Jak zapewne słyszycie, poprawiłem trochę jakość mojego mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie teraz troszkę lepiej słyszalny i będzie Wam się go przyjemniej słuchało. Kontynuujemy naszą przygodę. Jak zapewne pamiętacie, zakończyliśmy na terytorium Engi, gdzie napisane było, że możliwe, że tutaj możemy zapasy trochę uzupełnić. W naszej załodze mamy trójkę nowych, nie wiem, golemów, tak to wygląda. Nikmi, Caris, Lang. Kadłub mamy no, prawie na połowie, także osłony ulepszyliśmy do drugiego poziomu. No i ruszamy. Postanowiłem, że teraz będę prowadził serię trochę dynamiczniej. Może mniej będę czytał, tylko najważniejsze rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przebywasz do stoczni Engi. Większość przedstawicieli tej rasy zachowuje wygląd istot dwunożnych, jednak w tej placówce Engi łączą się olbrzymie mechaniczne organizmy, sprawnie konstruując gigantyczne statki. To naprawdę imponujący widok. No i nic. No i spoko, idziemy dalej. Mamy sklep. Jeszcze polecimy tu, zobaczymy. Otrzymasz wiadomość z pobliskiej stacji kosmicznej. Witaj, przybywasz w samą porę. Niedawno wpadło nam w ręce trochę dronów. Za 4 paliwa jeden dron. Nie opłaca nam się. Lecimy dalej. No chciałem trochę złomu przed sklepem nazbierać, ale chyba nam się nie uda. Po zakończeniu skoku FTL otrzymujesz wiadomość z pobliskiego statku. Witamy przy naszej boi nawigacyjnej. Za niewielką opłatą pozwolimy wam kontynuować podróż. Piracki pościgowiec. Odrzuć propozycję. A, to oni poszałują. Podoba mi się ta muzyka w tej grze. Jest kurczę. Dobra, po prostu jest dobra. Masz lepsze uzbrojenie niż myśleliśmy. Poddajemy się. 6 naboi. Zdobędziemy więcej? A, przyjmiemy kapitulację. I lecimy dalej. Spróbujemy jeszcze przeskoczyć tutaj. Może trochę złomu nazbieramy. Przy boi nawigacyjnej znajduje się stacja paliw. Możemy uzupełnić zapasy. Mam dużo paliwa. Dobra, idziemy do tego sklepu. Engi potrafią czynić cuda, jeśli tylko mają złom pod ręką. Niedaleko tej boi nawigacyjnej znajduje się sklep Engi, w którym możesz kupić sprzęt za złom. Co my tu mamy? Autodziałko laserowe. Dwufalowy laser za każdym razem strzela coraz szybciej. Po 3 salwach jego przeładowanie trwa zaledwie 7 sekund. O, to brzmi dobrze. Laser antystrukturalny. Potężniejsza wersja lasera antystrukturalnego typ 1. Każda salwa ma po 3 strzały. Przez 11 sekund strzały na salwę 3. Cyklop. Ten wyrzut jest zaprojektowany do niszczenia kadłubów statków. Wymaga na zasilanie 3. Wymaga pocisku. Wymaga zasilanie. Wymaga zasilanie. Po 3 salwach tylko 3 sekundy. A spróbujemy to kupić. Teleporter załogi, system dronów, punkt naprawy, to poczekamy jeszcze, może tą misję wykonamy, że od jednego paska się uleczyć. Sprzedaj, na razie nic nie sprzedajemy. Dron przeciwpiechotny, dron myśliwski, dron obronny, anteny dalekiego zasięgu. Może te anteny? A kupmy te anteny. No i co teraz? Aha, mamy te anteny. Dobra. Teraz musimy bronię troszkę ulepszyć. Nie mamy, dobra. Odwiedzone. Odwiedzone. Rebelianci. To tu idziemy. Aj, aj, aj. Marnujemy kolejkę przez to niestety, no ale trudno. Niestety. Idziemy zaś ten sygnał SOS. Sygnał SOS pochodził z niewielkiego statku Engi osaczonego przez rebeliancki myśliwiec. Walimy go. Intruzi na statku. O kurcze, to coś nowego.
Dobra, leży. Nie możemy się w niego przebić, widzę. Och, dostał. No i pocisk poszedł. Spróbujemy u tego człowieka, co naprawia, zabić. Może się uda. Turing. Zapiszemy sobie stanowiska. Oho. I teraz ten musi iść naprawiać. No i dobra. Po zniszczeniu myśliwca rebeliantów zabierasz jego szczątki na złom. 3 jednostki paliwa, 2 naboje, 14 złomu. Statek NG okazuje się kiepsko wyposażony. Bardziej przypomina promo orbitalny. NG próbują uciec przed rebeliantami i przydaje im się każda pomoc. Nie mam złomu, żeby im dać. No to nic mi daje. Oddalają się, my się zawsze oddalamy. Lecimy dalej. Mamy już wyjście, ale może jeszcze spróbujemy troszkę polatać. Potrzebujemy złomu koniecznie. Modliszki atakują. No dobra, jak modliszki atakują, no to bijemy. Dobra, dwie kreseczki tylko mu pozostały, także nie chce się poddać, to zginie. Statek eksploduje, 32 złomu. O, i tego my potrzebujemy, i to bardzo. Dobra. Jakby tą Artemidę na razie zabrać, a dołożyć to. No bo to zabrał salwę na 3. Strzały na salwę 2, strzały na salwę 3. Wrażenia, pożar. Dobra, poczekamy. Nieodwiedzony. Rebelianckie myśliwiec. Ruszasz do ataku. No i dobra, jak ruszam, to ruszam. Co mam zrobić? No i pudło. Mamy 10 pocisków, dlatego poczekamy. Aż tak bardzo nas nie przebija swoimi strzałami, także... O, już nie mają amunicji. To może w osłony tym razem. Dostał i pożar mają. Naprawiają, zabijemy ich. I leży jeden gościu. No, z pożarami to jest ciężko, powiem wam szczerze. Już miałem taką grę poprzednio. Dobra. Tutaj gość naprawia. I już rebeliancego najeźdźcy nie ma. 27 złomu, 3 jednostki paliwa, 1 dron. Dobra. Sygnał SOS, a z niego do wyjścia? Nie, idziemy do wyjścia od razu. Docierasz do boi nawigacyjnej dalekiego zasięgu. Po naładowaniu napędu F2L będzie możliwe wykonanie skoku do kolejnego sektora. Dalej. Docierasz w miejsce straszliwej bitwy. Między kilkoma statkami. Wszędzie wokół widać dryfujące wraki, wciąż iskrzące i pękające pod wpływem dekompresji. Bez bliższego przyjrzenia się nie stwierdzasz, kim byli uczestnicy walki. Przeszukaj. Przeszukaj pole bitwy, lecz po rozczarowaniu całej załogi niewiele znajdujesz. Przygotowujemy się do skoku F2L. No i dobra. Przelatujemy do kolejnego sektora. Mamy tutaj do wyboru sektor cywilny i ojczyste ziemie, ojczyste światy Zoltan. Zaczynaliśmy z sektora cywilnego, to może światy Zoltan zobaczymy. Jesteś daleko od terytorium Federacji. Ten sektor należy do Zoltan. Nie wiesz, czy władze będą wobec ciebie przychylne. Musisz jednak przejść naprzód. No i dobra. Będziemy parli naprzód w kolejnym odcinku, a w tym odcinku dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do sekcji komentarzy.
Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. No i na razie i cześć.